chodź, pogadamy na każdy temat, gdzie punkt widzenia się od lokalizacji zmienia. Bez prowokacji nie ma nic pało na nas, a tam, gdzie ludzie siedzą, tego trzymają się zdania. Wczoraj widziałem takie zdarzenie na Ośce. Bezdomnemu gnoje rozwaliły sztachetę na mordzie. Może ja was nie dorwę, znaczy to nie jest śmieszne, tylko akurat mnie to rozśmieszyło. Może ja was nie dorwę, ale daję wam słowo, następne pokolenia za ten chłam wynagrodzą. Jakby podobała mi się bardzo gra słów pierwszych czterech wersów, potem rzeczywiście trochę hardkorowo, czwórkę daję. Nie mam pojęcia, kto to jest. To OSTR. Zakochanie w autotune, syntetyczny banał, hała, każdy piszczy, jakby se przeszczepił jaja od komara. No ja naprawdę troszkę już jestem na nie. Moja skala, gruby Adam, tłusty flow, bestia Kurama, gwałce scenę jak śniadnego z Afromental Rafalala. No powiem tak, poskładane przejebanie, z przekazem się nie zgadzam, nie rozumiem tej nagonki całej na autotuna. No ale natomiast co do samego wersu nie mogę się doczepić, jednak za to, że nie trafia do mnie to, co autor miał na myśli, to 4. Tak myślałem, jak usłyszałem Adam. Nie dam rapu pod zastaw, koniec rapu na wynos, nie mam głosu jak kastrat, mogę na traku płynąć, z głową pod gilotyną, podać nie da się myśleć, na ostrzu noża słowa tną tu MC jak liście. Nic mnie nie powstrzyma, bilans temperatury, nawijam w rymach, co trzyma klimat jak graffiti i mury. Chwila jebać Sejm, you can dance, kalambury i system, chcesz komercji, to kup sobie kurwa Bogusia Linda, OSTR. No ja tutaj nieobiektywny, 5. Odzyskamy hip-hop. Tylko umysł swój otwórz, mamy broń tu dostępną na wosku. Siemanko panienki, macie zaszczyt być autorkami własnej klęski. Szyk w zdaniu, męski slang, cięty język z łap. Sentymenty masz, centymetry u joint znieczula. Red, czyli w wolnym tłumaczeniu burak, czy jest tak, gadasz jak pizdę, a 5 lat tu mieszkasz, Polaków nienawidzisz, a 5 lat polski chleb piw pieprzesz. Adam Ostrowski, jeden z najlepszych raperów. 4, bo zajebiście mi pojechał. Krew z nosa, stówy, kreski, 2-4, miasto nie śpi, kluby, przećpane fortuny, długi, prawo pięści. Nie wierzę w chińskie znaki, obca mi równowaga. Jakbyś widział swoją matkę, co za grama leci w szpagat. Stop, reklama, pilot, kolejny kanał, kanabis spowalnia tempo, dziś został Mixanax. Na pewno fajnie to jest poskładane, jeżeli chodzi o brzmienie, to już jakby czytając mogę zauważyć. Kompletnie obce mi realia tekstowe i tutaj nie znajduję jakby wspólnego mianownika. Nie mam zielonego pojęcia też, kto to napisał. Ale wydaje mi się, że to troszeczkę oddaje klimat dzisiejszego rapu i tych rzeczy, które interesują teraz raperów i prawdopodobnie też słuchaczy. Ale powiem szczerze, że jakoś mimo tego, że nie mogę się z tym utożsamić, to spoko to brzmi. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to tak napisane, że po prostu z muzą będzie to fajnie się działo. No ale dałbym tutaj... Może też 3. Jest to spoko napisane, ale gry słowne podobały mi się w tym, co przeczytałem wcześniej. Tutaj takich rzeczy akurat nie ma. Jest okej. Myślę, że z muzą to fajnie siedzi. Pewnie jest to jakiś newschoolowy raper albo postać, która właśnie brzmieniowo szuka sobie miejsca właśnie w tych nowych rzeczach. Ale nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Nie znam tego.